Witajcie, kochani, prawi. Czy przemówienie Joe Bidena w Warszawie spełniło oczekiwania? No cóż, to zależy od tego, czego kto oczekiwał. Ja osobiście nie byłem zaskoczony i uważam, że deklaracje, które padły w Warszawie, choć wcale nie nowe ani efektowne, są niezwykle ważne dla Polski. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki Szalonej Ameryki. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Dzisiaj tak chciałem na świeżo, trochę mówię szczerze, bez przygotowania, nawet nie mam tutaj jak zwykle żadnego planu, natomiast chciałem się z wami podzielić tymi uwagami, kierując się zasadą, że w tym czasie wytężonej pracy dla mnie w związku z wizytą prezydenta Bidena, staram się też wrzucać rzeczy wartościowe oczywiście e, na swój własny kanał, żeby szewc nie chodził bez butów i te wszystkie inne historie. No to jesteśmy już po przemówieniu. Ja nagrywam ten filmik o godzinie 12.48 w środę, więc dzień po przemówieniu, ale niecałe 24 godziny, obejrzałem to przemówienie. Nie byłem tak jak w marcu w zeszłym, w zeszłym roku, byłem na Zamku Królewskim, to tym razem zostałem w domu, bo uderzyłem się w palec. Wiem, że to brzmi idiotycznie, bo paluszek i główka to szkolna wymówka, dokładnie tak było, uderzyłem się w palec u nogi. I stwierdziłem, że nie mam siły ani ochoty stać w miejscu tam i czekać. Myślę, że niewiele straciłem. W każdym razie, dyskusja, która oczywiście wybucha w Polsce, jest niezwykle ciekawa, bo tak jak napisałem na Twitterze, mam wrażenie, że niektórzy mówią, że to nie spełniło ich oczekiwań, ale oni sami chyba nie umieliby powiedzieć, czego dokładnie oczekiwali. Jest coś rzeczywiście takiego magicznego w historycznych momentach, w których prezydenci, szczególnie prezydenci amerykańscy, Wygłaszają ważne przemówienia, że one mają potencjał pewien, że my mamy pewne oczekiwania i że w ramach tych oczekiwań nie wiemy czego się spodziewamy, ale czasami być może prezydent, za pomocą magii swoich słów, jest w stanie nas zabrać w podróż do miejsca znaczy, czyli innymi słowy, powiedzieć tam coś, co potrzebowaliśmy usłyszeć, choć może nawet nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. I to przemówienie takie nie było. Nie oszukujmy się. To przemówienie takie nie było. Jeśli oceniamy je w jeżeli podzielimy jakby ocenę tego, co się wydarzyło, na dwie kategorie, czyli znaczenie polityczne, konsekwencje geopolityczne, konsekwencje tej wizyty całej i z, razem z tym etapem kijowskim i z etapem warszawskim dla wojny na Ukrainie, ale także dla rozwoju bezpieczeństwa w regionie, w którym jesteśmy to to jest jedno, ale z drugiej strony no zawsze każde przemówienie jest też w pewnym sensie aktem retorycznym, który można oceniać w kontekście no takim prawie, że czysto estetycznym, jak jakieś wykonanie piosenki żołnierskiej na festiwalu w Kołobrzegu. Więc w kategoriach tego, jak to przemówienie zostało napisane, jak ono zostało wygłoszone, na pewno można mieć wiele zastrzeży. Myślę, że zresztą, ja dlatego mówię, że nie jestem zaskoczony i zresztą mogę się czuć usatysfakcjonowany, chociaż nie wiem, co to za satysfakcja, że ja mówiłem, że, że tam nie będzie żadnych przełącz, tam nie będzie czegoś, czego tak naprawdę w jakiejś innej formie już wcześniej nie usłyszeliśmy i w tym sensie zupełnie się tego nie spodziewałem, bo na to wskazywały też przemówienia Bidena, to słynne przemówienie na tle tych czerwonych świateł, prawda? Niektórzy w Ameryce nazwali to Dark Biden. Czy to przemówienie... Które wygłosił na tej stacji kolejowej, te, te, te przemówienia, one są dosyć suche, one są dosyć abstrakcyjne. W nich wielu rzeczy często brakuje, takich, które w takich no, dobrych przemówieniach politycznych się znajdują. Tak? Bo ostatecznie to wszystko, o czym mówił Biden, to było niezwykle ważne i należało się z tym wszystkim zgodzić. Natomiast no, sztuka pisania takich przemówień politycznych też polega na tym, to już nie jest kwestia priorytetów. To, co odgrywa rolę tak naprawdę w prawdziwej polityce, Prezydenta, to jak rozłożone są akcenty, i tu myślę, że Biden uderza we wszystkie właściwe nuty. Natomiast jak już mówimy o samej sztuce przemawiania publicznego i wygłaszania wielkich przemówień przez prezydentów, to wszystko ostatecznie zależy od frazy, w jaki sposób zbudowane są poszczególne zdania. I tutaj nie ukrywam, że w moim prze przeświadczeniu, i to nie jest wcale sprzeczne, że ja uważam, że Biden yy, robi słuszne rzeczy i tak dalej, ale jest taki kontekst. I to nie jest deprecjonowanie tego prezydenta jako polityka, tylko to jest taki kontekst. Zresztą o tym amerykańskie media nawet sprzyjające Bidenowi piszą. Że przemówienia Bidena są pisane tak, że na przykład unika się wielosylabowych słów, albo zastanawiają się przede wszystkim na tym, na jakich słowach Biden może się e, tak, że tak powiem, dykcyjnie wykopytnąć. No i to jest. To jest rzecz niezwykle moim zdaniem istotna, bo być może te ten próg ambicji jest trochę obniżony dla tych, którzy piszą to przemówienie Bidena, że przede wszystkim podstawowe zadanie jest takie, żeby Biden przez to przemówienie przepłynął w sposób łagodny, oczywiście uderzając we wszystkie te właściwe gwoździe tym młotkiem, które trzeba. Natomiast jakby mniej jest w tym artyzmu, mniej jest w tym pewnego też jakiegoś takiego eksperymentu e, itd. Tak tak Natomiast no, fakt jest taki, że te jak weźmiecie sobie, posłuchacie tego przemówienia, ja mógłbym nawet zrobić tutaj taki konkurs czy kwiz, quiz, quiz, y, że byśmy wzięli jakieś zdanie z tego przemówienia. I te, te zdania są bardzo podobne do siebie. Putin spodziewał się, że Ukraina upadnie, ale Ukraina stoi, bo napotkał. I teraz. Takie zdanie można by zrobić. Czy to jest zdanie z pierwszego orędzia o stanie Unii, wygłoszonego sześć dni po inwazji, czy to jest zdanie z przemówienia na Zamku Królewskim, czy to jest zdanie z konferencji prasowej w Kijowie razem z Zoeńskim, czy to jest wreszcie zdanie wygłoszone, wygłoszone w arkadach Kubickiego no wczoraj. Tak? No, te, zdania są bardzo do siebie, te zdania są bardzo do siebie podobne. I teraz kluczowa rzecz jest taka. Dlaczego ja zatytułowałem ten film, że nie było przełomu i bardzo dobrze? Że mam wrażenie, że ci, którzy tak mówią, co za kapiszon, prawda? O, my nie jesteśmy w polityce bilateralnej i multilateralnej. Ze Stanami Zjednoczonymi, po to, żeby prezydent wykonał niesamowitą wersję utworu Living Devida Loka Ricky Martina. Przepraszam, trochę, trochę, trochę dworuje sobie, ale tu o to chodzi. Tak? My jesteśmy po to, żeby USA wspierały Ukrainę, bo to jest w interesie naszego bezpieczeństwa, i żebyśmy usłyszeli żelazne gwarancje artykułu 5. I te dwie rzeczy były w tym przemówieniu w marcu. W zeszłym roku i były tu. I mówienie, że nas to zawiodło, że to było właściwie to samo, to właściwie nie powinno nas to zawieść, bo to są kluczowe deklaracje. Właśnie bardzo dobrze, że nie było przełomu i prezydent yy, Stanów Zjednoczonych konsekwentnie, pomimo trwania wojny na Ukrainie, trwa zasadniczo na tej samej pozycji. To jest rzecz bardzo dobra i to jest rzecz pożądana. Zresztą, prawda też jest trochę taka, że jak ja słucham tego, czy, czy czytam, Wypowiedzi różnych dziennikarzy polskich. I ja się do nich też zaliczam. Ja się nie, 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 nie wynoszę tutaj poza tym. Natomiast jak my, chwilę po tym, jak wszyscy ocenili, czy było historycznie, czy niehistorycznie, czy było jak Regan, czy jak nie Regan, to wtedy wszyscy nagle, ci sami ludzie przeskoczyli do analizowania tego, ile załokieć trzymał sekund Rafała Trzaskowskiego. To mi się może wydaje, wiecie co? Może my, ci ludzie, którzy tkwią w tej politycznej bieżączce i się zastanawiają, czy prezydent Biden pozdrowi Henryka Krzywonos, czy Heńka innego, i czy to jest y, wzmocnienie dla ruchu Michała Kołodziejczaka, to być może my nie jesteśmy do końca predestynowani, tkwiąc w tej politycznej bieżączce, do tego, żeby oceniać, czy jakieś przemówienie jest historyczne, czy nie jest historyczne. Tym bardziej, że jak sobie pomyślicie, jak na przykład Andrzej Gajcy z Onetu pisał to nie był Reagan, który mówił o Imperium Zła albo Panie Gorbaczo zbusz ten mur. Że my mamy trochę taką teledyskową wizję historii. Znaczy, ja naprawdę myślę, że ci wszyscy, którzy, to, to są takie trochę banałe, które już się zaczynają krążyć w przestrzeni powietrznej, wszyscy mówią, o, jak Reagan, jak Reagan będzie, będzie Biden. Czy ci wszyscy ludzie, jakby na żywo słuchali Reagana, to też by powiedzieli, że nie są zawiedzeni, albo być może powiedzieli, że Reagan przesadza i prowadzi do nuklearnej konfrontacji. Różne były wtedy komentarze i wcale niekoniecznie takie, że to jest niesłychanie historyczne. Po drugie, to trochę też jest tak, że. Ta historyczność Regana właśnie wynika z tej retrospektywy, którą my mamy dzisiaj, bo my historię, tak jak powiedziałem, postrzegamy w ramach teledysku, słyszymy regana, który mówi Mr. Gobach I've Tear down this wall. I następny obrazek w tym teledysku, który już się odwija w naszej głowie, są ci, prawda, enerdowcy, którzy uderzają tymi młotkami i, i obalają ten mur. Ale między jednym wydarzeniem a drugim minęły dwa lata. Więc o ile. W sensie retorycznym, w sensie wygłaszania, w sensie, tak jak powiedziałem, tego frazowania e, tego przemówienia. Nie było ono zbyt efektowne, to ciągle może być przemówienie historyczne, bo to nie zależy od oceny Korzuszka czy Patrycyusza Wyżgi z wirtualnej Polski, tylko to zależy ostatecznie od kontekstu historycznego, w którym to przemówienie zostanie e, umieszczone. A propos tego powtarzania jest rzecz, która jest moim zdaniem niezwykle ciekawą obserwacją. To znaczy, ja długi czas zauważałem, że Biden tak naprawdę powtarza tę samą konstrukcję. I e, wydawało mi się, że, że to jest po prostu powtarzanie, bo, bo Biden, tak jak mówiłem w tym filmiku poprzednim, z którego mówiąc szczerze jestem zadowolony, rzadko mi się to zdarza, że jestem zadowolony, bo wydaje mi się, że bardzo dobry to był wstęp do tego, co powiedział Biden i w bardzo dobrym kontekście umieszcza to przemówienie. E, ale już nie chwaląc siebie za bardzo, to, to, to dzisiaj pomyślałem o tym, że tu chodzi, że ta konstrukcja to nie jest tylko nie chodzi o to, że to jest powtarzane, ale że ta konstrukcja też należy jej się przyjrzeć, bo że ciekawe jest to, i w tym przemówieniu było to bardzo widoczne, że w tej, że w tej konstrukcji chwalenie zachodu, chwalenie oporu Ukraińców, także, chwalenie jedności sojuszników, chwalenie sankcji, które zostały nałożone i tak dalej, i tak dalej. Tego wszystkiego, co się udało, odbywa się zawsze jako funkcja. Pewnego przedstawienia obrazu umysłowego Władimira Putina. To jest niezwykle ciekawe, moim zdaniem. Czyli innymi słowy, Biden mówi tak. Putin spodziewał się, że Ukraina upadnie. Putin spodziewał się, że Zachód będzie słaby. Putin spodziewał się, mówił to w tym przemówieniu, że wszyscy będą uzależnieni od jego gazu i że Europa nie przetrwazimy, i tak dalej. Putin się przeliczył, Putin popełnił błąd, nie spodziewał się takiej siły, nie spodziewał się takiej jedności, nie spodziewał się takiego bohaterstwa i itd., itd. I to pokazuje, moim zdaniem, sposób myślenia Bidena. To znaczy, był taki moment, ja na to zwróciłem uwagę, jak Biden był w Genewie na tym szczycie z Putinem, ale dopiero potem sobie o tym przypomniałem. Był taki moment, kiedy Biden w bardzo takim nerwowy sposób miał konfrontację z jedną dziennikarek, bo ona mówi: Czy pan wierzy że w to, że przekona Władimira Putina, żeby był jakby takim odpowiedzialnym graczem? I Biden się wkurzył, jakby chciał podkreślić, że on nie jest naiwny. Mówi, nie, że go przekonam, ale myślę, że on zrozumie, że to nie jest w jego interesie. E, czyli, jakby to jest postawa, w jaki sposób Biden myśli o tej rozgrywce, już takiej swojej osobistej z Putinem. Że on, tak jak mówię, bardzo ważne jest dla niego, żeby nie myślano o nim, że on jest naiwnym, takim, tak jak powiedział podczas tego przemówienia, że autokratów nie, nie można e, appease, tylko trzeba oppose, czyli nie można ich udobruchać, tylko trzeba im się przeciwstawić. On rozumie tylko słowo nie. To moim zdaniem było bardzo dobre, e, bo tam jak ktoś mówi o tej natoizacji Finlandii czy finlandyzacji Ukrainy, to te słowa padły już wcześniej, więc ja też mam wrażenie, że ludzie nie słuchają tych przemówień Bidena. Już nawet nie pamiętam kiedy wcześniej, ale, ale jestem tego na 100% przekonany. Natomiast chodzi o to, że, że Biden jest przekonany, że w jakiś sposób, gdzieś może podświadomie, nawet nie podświadomie to nie jest dobre sformułowanie. Natomiast Biden jest przekonany, że on jest w stanie stworzyć taką sytuację, która. Putinowi, który jest, ma zupełnie inne wartości, I, w to, i tutaj Biden mówi, że nie jestem naiwny, bo nie wierzę w to, że można z Putina zrobić demokratę, ale wierzy, że w ramach kalkulacji swojego i interesu narodowego Rosji Putina niejako można odwieźć od czegoś. I moim zdaniem to mimo wszystko jest pewna naiwność. Tak? To znaczy, to jest naiwność w takim sensie, że po pierwsze, to pozostawia. E Czyni, jak, jak sobie posłuchamy, jak sobie jak zwrócicie na to uwagę, ile razy, jak mówimy o sile Zachodu, to siła Zachodu jest przedstawiana w kontekście Władimira Putina, który się co do niej mylił, to czyni z Putina podmiot, tak naprawdę, cały, oczywiście, Putin jest podmiotem tej rozgrywki, co to nie może ten. Natomiast wydaje się, że to jest, to jest taki y, poziom narracyjny, który jest właśnie specyficzny w tym sensie, że ale przede wszystkim, moim zdaniem, Biden może przeceniać swoje możliwości oceny racjonalności Putina, o tak bym powiedział. Znaczy Putin jest racjonalnym aktorem, ale to nie znaczy, że ktoś z zewnątrz może przyjść, na przykład prezydent USA nawet i powiedzieć tak, no, chciał o, o, o wygrać Ukrainę łatwo, nie udało mu się, chciał zaszantożować Europę, nie udało mu się, chciał rozbić NATO, nie udało mu się, chciał odepchnąć NATO od granic Rosji. Nie udało mu się i jak rozumiem, ja wiem, że to, może to jest nadinterpretacja z mojej strony, ale moim zdaniem ta, to myślenie jest tam obecne. Może nie na kluczowym poziomie decyzyjnym. Znaczy i tak trzeba wspierać Ukrainę, mówi Biden, i tak trzeba wysyłać broń na Ukrainę, ale być może jest tam takie przekonanie, że, że ostatecznie w tym przemówieniu też padły słowa, Putin może w jednym momencie zadecydować. I tak jakby Biden powiedział, zobacz, to wszystko ci się nie opłaca. Tylko, że jakby moim zdaniem ta kalkulacja jest niepełna, bo ostatecznie w kalkulacji Putina jest też to, że niezależnie od ofiar, które ponosi Rosja, niezależnie od upadku gospodarczego, półupadku czy kryzysu gospodarczego, w którym bez wątpienia Rosja jest, to dla niego kluczowym aksjomatem w tej rachubie racjonalnej jest to, żeby pozostać u władzy, żeby swoją władzę wzmacniać. I dla autokraty takiego czy, czy tyrana. Wywołanie wojny, yy, yy, zjednoczenie w pewnym sensie narodu pod wpływem pewnej pasji yy, zwyciężania, poświęceń, yy, yy, kreowania wrogów wcale nie musi być nieracjonalne. Tak? Więc jakby wydaje mi się, że ten rachunek jest dużo bardziej złożony w tym przypadku niż tylko powiedzenie: To były twoje cele, nie zrealizowałeś żadnego z nich, więc, no cóż, poddaj się, prawda? To, to nie jest wybór, który tak naprawdę przed. Putinem stoi. Istotne też jest oczywiście to, że trzeba o tym pamiętać i o tym, dlatego mówię, że jestem zadowolony z tego filmu, że Biden jest w tym wszystkim ostrożny, jednocześnie konsekwentny. I to przemówienie to było przemówienie ostrożnego, konsekwentnego prezydenta. Dlatego te same słowa są powtarzane raz po raz, dlatego te same rzeczy są podkreślane raz po raz, dlatego ta wizyta. Nie była żadnym przełomem, tylko była podkreśleniem tego, że to, co było powiedziane w marcu, te słowa są ciągle prawdziwe. I co więcej, ten czas, te 11 miesięcy, które nas dzieli pomiędzy tymi dwoma przemówieniami, pokazały tylko tyle, że za tymi słowami stoją konkretne czyny, konkretne działania i konkretny plan. I to jest najważniejsze. To znaczy, jeszcze raz bym powiedział, to znaczy, gdyby przemówienie w marcu było dużo lepsze, tak? Ale. To, co się wydarzyło pomiędzy marcem 2022 a dzisiejszym nie byłoby dla Polski dużo bardziej niekorzystne, to ja bym to, to bym zrezygnował z takiej alternatywy. Znaczy, wybrał tę stronę tej alternatywy. Znaczy, wolę gorsze przemówienia, wolę Bidena przewidywalnego, tak jak powiedziałem, dla Polski to jest bardzo dobrze, że Biden jest przewidywalny i że jest ostrożny a jednocześnie konsekwentny. To wszystko, jest, to wszystko są z naszego punktu widzenia pozytywne rzeczy. Tak samo jak ta wizyta w Kijowie, te argumenty, że zepsuł w ten sposób. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. W Stanach Zjednoczonych Biden znalazł się, komentarze jak się słucha w Stanach Zjednoczonych, Biden znalazł się w Warszawie. Biden znalazł się w Warszawie po niezapowiedzianej wizycie w Kijowie. Tak? Więc wszystko, ranga tego, prestiż tego wszystkiego zostało w tym sensie obniżone. Ale pamiętajmy, po co my chcemy Bidena w Warszawie. My chcemy Bidena nie po to, żeby przyjechał i powiedział: odwiedziłem tylko was, tylko z wami się spotkałem, z nikim innym, prawda? My chcemy Bidena, bo chcemy bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. A teraz częścią tej, tego bezpieczeństwa, tej, tej architektury jest wspomaganie Ukrainy. I to, że Biden wybrał się do Kijowa, to jest dla Polski także wielkie zwycięstwo. Chociaż oczywiście wymienianie y, y, polskich na, nazwisk, polskich polityków, nie, m, może z punktu widzenia prawa i sprawiedliwości, które to też oczywiście jest, jest istotny kontekst, który trzeba brać pod uwagę w TVP-info, jak oglądałem, wyrywkowo. To oprócz cytatów z Bidena cały dzień leciał sondaż Cebos, który tam Prawo i Sprawiedliwość ma 35, koalicja, więc jakby ten kontekst wyborczy był tutaj ostatni. Dlatego też tak szybko wszyscy odrzucili te dyskusje o tym, czy było historyczne, czy niehistoryczne, i zaczęli się dyskutować, czy ten jeden uścisk dłoni z Trzaskowskim i tak dalej, to znaczy wsparcie dla opozycji, i tak. No więc nasze tutaj piekiełko, które jest normalne, zresztą. Podobnie, podobnie jest ze Stanami Zjednoczonymi. Ale ostatecznie, bo nie chcę też przedłużać tego nagrania, jakoś to są moje takie luźne uwagi i przemyślenia, którymi chciałem się z Wami podzielić. Ostatecznie chciałbym powiedzieć tak. My musimy sobie jedną rzecz uświadomić. To nie jest nasz problem, jeśli to przemówienie nie przejdzie do historii. To nie jest problem Polski. Nam zależy na wspieraniu Ukrainy i nam zależy na gwarancjach NATO, nam zależy na dwustronnych relacjach, oczywiście wojskowych itd. W ramach tego oczywiście tych priorytetów polska władza i o tym musi pamiętać, musi prowadzić politykę. Nie autonomiczną, bo to takie mówienie, że samodzielna polityka, coś tam, coś tam. My jesteśmy związani tym sojuszem, więc ta polityka nie będzie nigdy autonomiczna, ale musimy prowadzić politykę, która się kieruje po prostu polskim interesem i w ramach tych priorytetów, których tak naprawdę nikt nie ma zamiaru zmieniać, mam wrażenie, w polskiej klasie politycznej, trzeba realizować jak najskuteczniej polski interes, a to oznacza negocjacje ceny uzbrojenia, negocjacje różne rzeczy itd., itd. To oznacza także być może trochę twardsze postawienie sprawy jeżeli ze stroną ukraińską, żeby jednak na przykład prezydent Zeleński znalazł się w Warszawie w ramach oficjalnej wizyty, no bo to, że był podróżował przez terytorium Polski, to wiemy, ale to też, byłby, to też byłby ważny moim zdaniem krok. Ale tak jak powiedziałem, to, co jest treścią przemówienia, to nie jest nasz problem, bo moim zdaniem to przemówienie nie mogło przynieść przełomu we wsparciu dla Ukrainy i, i w całej sytuacji bezpieczeństwa związanym z tych wojną. Bo to nie jest taki prezydent. To, co Biden mógł zrobić, moim zdaniem, to pokazać, na przykład Amerykanom, że to, co on robi, szacunek, którym się cieszy na Ukrainie e, i w Polsce, to jest coś godnego zauważenia. Bo, tak jak mówiłem w tym poprzednim filmiku, i, i mówiłem to wielokrotnie osobiste ratingi Bidena zaufania w ogóle się nie zmieniają. Czasem nawet spadają, ale nie ma, właściwie sytuacja na Ukrainie nie ma na nie wpływu. I tutaj Biden, moim zdaniem, mógł więcej powiedzieć. I to jest chyba i, i ta narracja jest dla niego problemem, że od marca mówił już o niesłychanym zwycięstwie Zachodu i że udało nam się pokazać Putinowi, że Putin się mylił, że myślał, że będziemy słabi, a jesteśmy silni, że jesteśmy cały czas silni, że wszystko nam się udaje, że sankcje wprowadzamy nowe i odpowiadamy z, 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 jesteśmy zjednoczeni i tak To jest ważny przekaz, ale moim zdaniem przekaz, który mówi się Amerykanom po pierwsze, że to też wymaga poświęceń. Że Ameryka jest inspiracją dla ludzi takich jak na Ukrainie, ale też i teraz ja nie mam pomysłu w tej chwili, bo, bo, bo mówię to trochę z głowy, ale że moim zdaniem istniał spo, istnieje sposób, żeby Amerykanom sprzedać tę wojnę, mówiąc brzydko, bo to brzydko bardzo brzmi, ale żeby sprzedać Amerykanom tę wojnę inaczej niż to jest moralne, to jest demokracja, my ich wspieramy, ale was to nie będzie nic kosztować, a poza tym my już odnieśliśmy sukces. Że można powiedzieć, was to będzie kosztować, ale zobaczcie, my ich wspieramy i zawsze mówiliśmy, i zawsze mówiliśmy, że jak walczyliśmy w Iraku, jak walczyliśmy szczególnie w Afganistanie, dlaczego Afgańczycy nie walczą o, 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 za swoją wolność, dlaczego Wietnamczycy wcześniej z południa nie walczą, chociaż oczywiście walczyli Afgańczycy i walczyli y, y, Wietnamczycy, ale ginęli też amerykańscy żołnierze. Zobaczcie, tu nie giną amerykańscy żołnierze, tak? To jest wojna. Sprawiedliwa, ale do tego prowadzona przez Stany Zjednoczone czy wspierana przez Stany Zjednoczone w sposób bardzo efektywny, bo nie kosztuje nic, jeżeli chodzi o krew amerykańskich żołnierzy, e, a pozwala nam zabezpieczyć naszych sojuszników, być może na długie lata. I, i teraz to, co ja powiedziałem, to nie w ogóle takie coś nie mo może się znaleźć w przemówieniu prezydenta, bo to, bo to jest zbytne. Natomiast no, na tym polega sztuka pisania takich przemówień, żeby w taką strunę być może. Uderzyć, tak? I dla ta, takiej liście życzeń, tego co ja bym chciał, żeby się w tym przemówieniu znalazło, no to tak jak mówiłem w tym poprzednim filmiku, to znaczy, że za dużo jest moim zdaniem tego triumfalizmu, i jak w tym przemówieniu wczorajszy pojawił się taki moment, że Biden w pewnym momencie mówi mniej więcej, nie uszykujmy się, że przyszłość jest jeszcze przed nami y, trudna, będą trudne dni i tak dalej. I to bardzo dobrze, że ten moment się znalazł moim zdaniem, bo, bo to była taka przeciwwaga, ale tego było trochę za mało. I moim zdaniem, powiedzenie o tych poświęceniach to nie jest tylko kwestia, będziemy walczyć i tak dalej, bo, bo oczywiście też Amerykanom nie można sprzedać poświęceń, skoro oni tych, do tych poświęceń. To jest zupełnie inna sytuacja niż Brytyjczyków, prawda, do których Churchill mówił, że będziemy walczyć na plażach, bo tam zagrożenie było wprost, tak? Natomiast wydaje mi się, że o tych trudnych rzeczach Biden mógłby powiedzieć, i w taki niekonfrontacyjny sposób, bo tutaj znowu też można oczekiwać, że Biden coś powie w momencie, kiedy to jest zupełnie sprzeczne z jego założeniami politycznymi i charakterem, więc nie można było oczekiwać od Bidena, na przykład, że rząd powie, że Niemcy robią za mało, tak, albo że zacznie atakować Niemców, bo jego, według niego, jednym z głównych osiągnięć jego jest utrzymanie jedności koalicji itd. Tak tak Ale na przykład stworzenie takiej narracji, w której się mówi: Zobaczcie, byliśmy zjednoczeni, udało nam się pokazać Putinowi, że się myli, ale jednocześnie czeka Ukraińców następne poświęcenia, będą ginąć ludzie. I pomyślmy o tym w ten sposób, że nie chcemy, żeby te wszystkie nasze poświęcenia i ich poświęcenia. Poszły na marne. Dlatego musimy się teraz zmobilizować. Dlatego teraz musimy zrobić jeszcze więcej. Taki moment też był do wykorzystania, moim zdaniem. Ale tak jak powiedziałem ostatecznie, i na tym zakończę, to nie jest problem Polski, bo Polsce na tym nie zależało tak naprawdę, chociaż oczywiście. Wydaje nam się tak, że to jest prestiż, bo wtedy będą mówili wielkie przemówienie Bidena, a gdzie to było w Warszawie? O, Warszawa, to może przyjadę tam na pierogi, skoro to takie miejsce takiego historycznego przemówienia. Ono było potrzebne tak naprawdę głównie Bidenowi w tej warstwie, takiej, żeby zbudować jego wizerunek, żeby po, po pierwsze albo dać mu szansę na reelekcję, bo w tej chwili te szanse nie są wcale takie dobre, albo nawet jeżeli tej reelekcji nie będzie, to zbudować jakieś jego dziedzictwo, umieścić w annałach historii te słowa, które padły w Warszawie. Na to jest jeszcze szansa. Jak Ukraina odniesie zwycięstwo? Chociaż oczywiście to jest, to jest, to jest gdybanie, i nie chcę w nową, w nową nitkę tutaj dygresyjną wchodzić. Ale jak to w interpretacji historycznej będzie zwycięstwo zachodu, tak mówiąc ogólnie, to spokojnie z tego przemówienia da się wyjąć wyciąć dwa zdania do takiego teledysku, który potem będzie miał Andrzej Gajcy z onetu w głowie po 20 latach i będzie mu się wydawało, że dokładnie tak było i to było to historyczne przemówienie. Na tym kończymy, widzimy się wkrótce do zobaczenia.